W dzisiejszym odcinku zaprosiłem 9 widzów, którzy będą musieli udawać prawdziwego bota, który będzie wraz z nimi w drużynie. A zadaniem MRC Kapangura i Esta jest zgadnięcie, kto jest prawdziwym botem i wyeliminowanie prawdziwych osób. Czy dadzą radę zgadnąć prawdziwego bota? Oglądajcie do końca. To ja, panowie. Panowie, ja wiem, że oni nie chodzą na mida boty. Idziemy na mida. Tak, kto jest na midzie, to nie jest botem coś. Nie biegam albo na A, albo na B. Ten, co tu będzie, to nie jest bot. Ten, co tu jest, to nie jest bot. Ej, mądrzy są. To jest porąbane. Co oni robią? Dobra, to nie jest bot. Bot tak nie stoi jak coś. Majer, zapisujcie sobie. Bot tak nie stoi. On był celowany w rampę. Bot tak nie stoi na 100%. Okej. Okay. Pomóż! Pokaż, jak zachowuje. Ale to jest mocne. Czekaj. Nie, no oni udają. Antoni musi udawać. Antoni, Basy i Voxu dają 100%. Boty nie dają. Nie boty. Uważajcie, nie bieri bota, Ej, ten, Laurenty, pa! Laurenty, bot! Pa, Laurentego! Patrz go! Dobra, to jest albo bot, albo on dobrze bardzo udaje, nie? Na 100%. Nie, to nie jest bot, to kto to jest? To jest bot to Antoni, jest, nie ma opcji. To nie jest, Antoni nie jest bot. Antoni, go rozpisałem, to nie jest bot, to 100%, to nie jest bot. To nie jest bot. To nie, nie no, chociaż dobra, jeszcze nie ten. Ale oni dobrze grają, MRCK, Estu i Pangur, bardzo dobrze myślą. Dobra, gdzie są ostatni bot? Bot Vox, idzie rampę na plecy, ładnie patrzy. A masz coś o Voxie napisane? Ładnie na ziemię patrzy. Rampa. Dobra, czekaj, jak to podejdzie. Czyli czy on odwrócił? Ale nie kupił... Nie ma pompa. Nie, dobra, to nie jest bot, to nie jest bot. A co zrobił takiego? Na pełnej pisie podszedł do bomby, to nie było. Już mamy 3 wykluczonych. Ten Laurenty strasznie Antoni... dobrze grał. Ten Laurenty dobrze grał, ja tego Laurentego daję na razie do bota, nie? Co zapisuję? Bo on strasznie dobrze zagrał na rampie. Albo to jest bot, albo mega dobrze ziomek udaje, nie? Ten Laurenty. Nie bierze bota. Patrz, i oni wszyscy kupują jeden rodzaj broni, kupią teraz na 100%. Tak, ta, bo to oni co wiedzą, który to jest bot i kupują po bocie. O kurde, proszę. Nie chodzi mało? Ta, lecą. Dużo A. To nie jest bot, Felix nie jest botem. Nie wiem, stary, też. Plecy. Ten nawet. Ej, ten Basej też może być botem, tak szczerze. On dobrze udaje. Albo bot, albo dobrze udaje strasznie. Jest tylko jeden bot, ja już wytypowaliście 3. Nie, mamy na razie. Podejrzanych. A, no dobra. Ej, dobra. Kurde, to może być bot w sumie, bo mi nawet... Nie, zeskoczył, a nie zeszkliznął się. No na to jest ten pop. Nie! Dobra, Dios i Maje to nie są boty z dobroty. Tutaj się muszę wtrącić. Na wstępie wam mówiłem, że widzowie muszą udawać prawdziwego bota, który jest z nimi w drużynie. I jak pewnie zauważyliście, prawdziwym botem jest bot Laurenty. A co jeśli wam powiem, że prawdziwego bota w ogóle nie ma w grze? A tym botem jest tak naprawdę Woolite. Ty, jak to jest tym botem prawdziwym? Ursyn. Ty jesteś na serwerze? No. A wiesz, którym jestem? Nie. Laurenty. No. Nie ma bota w ogóle? Nie ma bota. MRCK, Estu i Pangru o niczym totalnie nie wiedzą. Czekaj, ale spalę. Dobra, to nie jest bot, co to jest? Dobra, Dios mam zapisany, to nie jest bot 100%. Ale boty tak rushują rampę? Tak po prostu? Chyba tak, rushują. To są widzę, to te boty odpierdzielają giga robotę. Długo ich szkaliłeś? No właśnie nie. Dobra. Odzen, Feris! Ale jak ja patrzę prawdziwego bota, to jest hit. Szczerze, ciężko to nie macie. Nie, dobra, Antoni! Antoni jest... Antoni tak szponci, że to szok, nie? Został ci Laurenty, spróbuj tego Laurentego zobaczyć, jak gra. To jest baser. No to jest 100% bot! Laurenty, tak, no. Laurenty może być. Nikt tak nie udaje jak on, Laurenty to jest 100% bot! Dobra, Kubikson, Woolite gra tam Fenemi, czy nie? Nie. No to Laurenty raczej. A, musi być, albo naprawdę ziomek dobrze udaje, nie? To Laurenty. Powinien podejść na shifcie do bomby. Na shifcie? Tak, na shifcie. Powinien się zatrzymać chwilę przed bombą i podejść na shifcie. W ogóle ktoś ma skina. Czemu on ma skina? Nie jest bot, Nie, to nie bot, Zapisuj, no. Nie trafił w bombę jeszcze, nie? To nie jest bot. No, nie mógł zafować. Z dżungli? Pangur co goni za botem. Ja patrzę, czy oni nie będą panikować. Pal gumę ode mnie! To nie jest bot. Cześć, mam tego Vasaya. Jestem ciekawy, jak zareaguje, jak mnie zobaczy. Stoję za tobą. Skocz mu nawet. Bardzo stoi.
Pa, to jest Laurenti 100%, wiem, że to jest Laurenti 100%. I pa tego ruchy. Pa, on nie chce. Oby mnie widział już, oby już mnie widział. To jest 100% bot, to nie jest bot, pa. On mnie... nie, on pa, pa, on nie chce na mnie przeflikować. Patrz, patrz, patrz. Ziomek, jak nie chce przeflikować. Pa, on nie chce przeflikować. Gościa, no nie, no, nie, ale no. Zepsuł wszystko! Dobra. Już bym mógł odpisać, bo już naprawdę widzę, że nie jest botem. Nie no, ale jak ja patrzę, oni mają bardzo dobry movement, podobny do bota, tak szczerze. Pa, to nie jest Laurenti 100%, Antoni to jest... To jest Laurenti, wiedziałem, to wiedziałem, że to jest Laurenti, byłem pewien. I to widać, i widać, że Laurenti to nie jest bot, nie? I tutaj oni nie wiedzą, że bot Laurenti tak naprawdę jest Zwulajt. No. Nie, go zabij, będziemy wiedzieć, co to jest. Dawaj, zabij go. Nie wiem, to był Ferris. Ferris to na 100%, bo już wiadomo wcześniej. Ferris, to pisuje. Ile mamy zapisanych? To nie miałeś? Nie, 2, 4, 6, 8. 8 zapisanych jako nie bot. Konie, kto to jest? Laurenti, pa, Laurenti. Tak? Pa, i pa ten movement! Pa, jego movement! Pa, jego myszkę! Jak pa, i twój nie chodzi! No patrz! No pewnie nie, pa, to jest! Tam budzi mi botem! Ej, Peskidus! No patrz! Pa, i strzelaj! Zaraz nie mam! Czekaj, zaraz nie mam! Boty nie mają ustawionego UE... Zawsze te 2000 grają. Właśnie, kurde! Leć po pakę, weź za plantu, zobaczymy jak Laurenti do paki podejdzie. Ta, i to zrób. Ja mam pytanie w ogóle do was. Kiedy ostatni raz na boty graliście w CS2? Grałeś? A na Mirku? Dobra, idealnie. Zaplantuj boby, możesz do niego paść. Na shorta zaplantuję, zobaczymy co on zrobi. No tak zrób. I wejdź może do lapsów. Tak, żeby go widział. Tak, no to szorta. Shorta będzie widział. Tak, on przyjdzie od z tego co pamiętam, no, nie wiem, ale z tego co pamiętam, boty nie... Odkup. Boty chyba nie przerywają defa z tego co kupię. Weź się tak lekko wykryżyć po prostu. Papa, podbieg? No nie przerywa. Nawet jak go na straszę. Nie, byś musiał go trafić. Musiałbyś go trafić. Tak? To teraz spróbujmy zrobić jeszcze raz tak, że on zostanie jako jedyny żywy, bo to jest taki nasz główny suspekt, kurde. Tak, dobra, ja czyszczę całą rampę, bo to za chwilę oni rushują tylko tą rampę. Dobra, pa ten movement! Dobra, to nie ma szans, nie ma szans. Box. A boxa nie mieliśmy. Dobra, ja plantuję bombę. Kinnade. Ten na rampie to nie jest bot 100%, to nie jest bot. Dobra, ja chcę zobaczyć, jak on podejdzie. I teraz tak, niech zacznie defować. Nie powinien nie dojechać. Weź tą wstaw, weź tą wstaw! Wiedziałem właśnie. To nie jest bot na 1000%. Majer, kur... Dobra, on nie powinien mnie tu sprawdzić ogólnie, nie? Trafiłem go i nie przestał defować. Ty, ja nie słyszałem, że nawet defuje. Jedyś co i tak na shorcie jak nie bot. No bo to pierwszy raz widzę taką pozycję. Laurenti, Laurenti jest! Laurenti! Na szorcie! Gdzie na szorcie! Zabijam wszystkich oprócz Laurentego! Nie, Laurenti! Jaką broń? Zostawcie go, zostawcie! Ale on jest ciekły! Oj! Na sacie, na Anny! Masz pakę! Oj, czekaj, oj! Dobra, plantuj bombę, trzeba zobaczyć, czy on przestanie dochować, jak już go strzelił. Kurde, short! Weź go dobij! To Ursyn! Nie, ta. Wiem! Ty go zabij! Nie! Zabij tego Ursyna i to sprawdź! Dobra, i sprawdź. Laurenti. Patrz. Strzelnie go. W ciało uszedł. Nie przestaje do wody. A to chyba normalne jest, jak się... Chociaż nie wiem. Mi się wydaje, że boty... Kurde, bo on tak jakby sprawdził sobie tak dookoła jakby BS-a, ale tak jak podszedł do paki, tak od razu ją chwycił. Tak podszedł, od razu ją chwycił. Ale to najlepiej zapytać u źródła. Kubikson, jak defujesz to na raz, czy... Ja na raz defuję. Aha, czyli to... W ten sposób grają, chłopacy, okej. A jak wrzucimy pakę to na ziemię? Kto to jest? Box, no nie, ale to nie jest! Strzelał, on od razu by strzelał. Box jest 100%, nie. No, zobacz. Znowu rampę strzelają. No to? To jak co rundę. Laurenti! Aj! A. Dobra, ale... Ktoś innego coś sprawdzi, dobra. Ty, kto tu MK kupił, czy MP5? Ty Beskidu MK jest? Basej, ale chociaż boty sobie kupują. Ale M4A1? Nie, M4A1 SK, nie. SK. No to A1 nie, tylko... A, dobra, Beskidu, to Basej odpada 100%, nie? Kupił SK sobie. No niestety. Bo od Basej już jesteś skreślony w 100%. Przerwą, oni będą gdzie. No to wszystkie mamy wypisanych, nie? Wszyscy a boty przerywają rentek... pakę, jak się strzeli, czy? Nie przerywają, no, nie przerywają na 100%. Chyba. To tak to się bardziej pomagam. Dobra, no kto to jest? Zapisz od razu, 100% ten. Patrz, zrób krok, jeżeli się odwróci, to znaczy, że nie bot.
Patrz. Co to jest? Nikt się tutaj nie popatrzy. Kurde, nie idą tu. Jakiego rusha robią wszyscy. Lecimy. No nie! Co to? Laurenti! Wziął. Pa, Laurenti biegnie do bomby, nie? Pewnie. Laurenti pobiegł do bomby, 100%. Laurenti jest w dżungli. Kto nie defuje? Od razu by defuwali. Pines na 1000000%, nie, bo to od razu. Wziął się. Majer, wiadomo. Laurenti biegł do paki. O, ten ma czwórkę. Bas. Skąd on ma? Bas, tak czy siak to nie jest bot, ja na niego wskoczyłem, on do mnie nie strzelał ten basy, także tak to tak czy siak jest bot. Jak coś, to jest wasza ostatnia runda. Jeśli chcecie rundę pomocniczą, to też będziecie mogli mieć dwa pocety. To jest na aucie. Co? Jakubicu, pokaż mojego powo. Co jest? Co jest trzy smoki, rzuć. Cztery! Cztery smoki. Laurenti już kuchni, Laurenti to jest. Obity w chód, bo do niego najda dałem. Ej! To skąd ten tu się wziął? O nie. To? Czekaj. Nie. Dobra, Laurenti żyje na B. O Jezus, to jest Laurenti? Ale to się zarąbiście ogląda. Nie agruj go, nie agruj go. Ale pan, nie, bo mnie usłysz. Nie, po prostu, no nie. Przerwał, no 100% nie bot, no 100%. Nie. Jeszcze nie trafił. Nie w ten sposób. Jeszcze odskoczył na to mnie. Miał jedno proste zadanie. Naprawdę. Dobra, pytanie, potrzebujecie jeszcze jednej rundy, czy... Dawaj, pistolet, to dawaj. Runda. Zobaczymy, co za upoś kupi tego. A nie, bo tam... Dobra, nie masz. Dobra, bo ty idą pierwsza rampa idą. Bo mi się wydaje, że one z dualbertami często ważą. Ale oni i tak kupią to, co bot kupił, więc... No właśnie... Ej, flesz... Ktoś rzucił flesza, to... Voxogarnu, zestryfowo dokona, ty. Dobra, kurde, proszę bardzo. Chodźcie teraz na Atero po prostu i bierzcie bota. A jakbym poszedł na dwukę na kanał i powiedział, Simon mi podskocz? Nie. Jak na komisji wyskły, jak tak chodzą obok nas i przyglądają się. Jak wiecie, kto, że ktoś nie zna, to jest Laurenti, wszystkich innych my możemy zabić. Ale nie, no po kolei, takich najbardziej ten. Taki, no to taki co, Basej kupił Mkę z Tumikiem, gdzie jest Basej? No. Basej odkupił Mkę z Tumikiem, to jest na 100% bot. Vox chyba nie ma nigdy do niego A ten, co odskoczył, ten upaść, to kto to? Pines był ostatni, tak? Nie wiem, kto to był. Odskoczył. Biedny Basej się przyznał! Powiem. Dobra, Dios, on chodził okno. On co ruch to chodził okno. 100% to nie jest bot. Co rundę odchodził do okna. Dios do flesza przecież wtedy stoi na rampie, więc także to by też na 100% bot. Pines był kurde za taki. No nie ma opcji, no. Nara. Efe coś miał ostatnio. Nie pamiętam, co to było z nim coś. Tak, kurde, ciekawe, kto. On Pangura gonił wtedy na midzie chyba, albo to. Nie pamiętam. Nie, a komu ty rzuciłeś fleszem w głowę? Majer, dawego. Vox też w ostatniej rundzie coś odwalił. A to nie Vox odskoczył? Właśnie mi się też do Vox odskoczył, tylko pogląda. Tara. Tara. Ty, ja jeszcze żyję, a nie, teraz ginę. Jeden z nich? Teris, przecież Teris przez cały mecz. Cały tak mecz. Antoni. Nie, ja wywalam. I co jest? O kur... Ej. Sorry, go no! Ja pierdzielę. Jak debil. User left your channel. Dobra, kto został? No czekaj, Efe? Bo i tak słyszę, kurde, dobre to po tej ja pierdzielę. Dobra! Antoni tak samo był ten. Ten Efe, z tego co kojarzysz, to był ten, co Pangur uciekał na mida i go goni. To też nie jest bot. 100%. I zostało trzech. Zostały trzech, no. Trzy bot zostały. No i... Ja Antoni był pierwszy na liście zapisany! Wyrzucaj go! No i teraz jest Laurenti albo ten, albo Ursyn. No nie ma. Dobra. 50 na 50. Ogólnie? No nie gadaj, że wygram! Nie też, ale ogólnie... Ja też. Wiecie coś, co mi zawsze tak... Bo jak robiłem niektóre mapki, co nie? No. Jak ustawiałeś, żeby boty się nie ruszały, to one wszystkie zawsze się obracały w jedną stronę. To zawsze było chyba kąt obrócenia 0 stopni. I nie wiem, czy czasami w tamtą stronę nie jest kąt 0 stopni. Wydaje mi się, że nie, bo jeżeli sobie wejdziesz na trening z botami, to wszystkie nie patrzą w jedną stronę. Laurenti mruga. No, nic. O, też mruga, kurczę. Czekaj, możemy... Czekaj, a ten kupił nejda, a ten nawet jednego granata nie kupił, a ten kupił nejda, no nie ma opcji. Pozwól mi go. Nara. Dawaj. Czyli waszym typem jest bot Laurenti, tak? Ja pierdzielę.
Nie gadajcie. Powiem wam tak, bot Laurenty, no, możesz się upewnić. Możesz to powiedzieć, no możesz to powiedzieć, że wygraliśmy, nie? No powiem. Widzisz, bot stop zero i tyle, zobaczymy, czy się ruszy, no. Siema, Vlight. Siema. To jest bot Laurenty, Vlight. Nie uwierzę. Czyli to jest prawdziwy bot, tak naprawdę, bo to jest siema. Vlight. Co tam, chłopaki? Więc wygraliście tak naprawdę, wygraliście. No jesa, proste. Ale najlepsze jest to, że ogólnie mówiliśmy, jakby to był Wulaj, to byłby to Laurenty. Ja mówiłem. A więc dziękuję za oglądanie, jeśli Państwo zostawcie łapeczkę w górę, no i wbijajcie do chłopaków w opisie. Nara.